Na początku przeszedłem obok niej, ale potem jakby mnie poraziło prądem. Dogoniłem ją, chwyciłem i powlokłem w krzaki. Ona była ode mnie cięższa, stawiała opór. Przyszło zadusić. Poczułem taką ulgę, że słowem tego nie sposób wyrazić. Po wszystkim zadzwonił na komisariat milicji. Halo, milicja? Właśnie zabiłem kobietę. Dyżurny jednak zlekceważył ten telefon, myśląc, że to żart nietrzeźwego imprezowicza. Ta sytuacja rozzłościła sprawcę, który poczuł się urażony. Tak zaczęła się historia jednego z największych, seryjnych morderców na świecie. Witajcie, ja nazywam się Łukasz Tusiński i miło mi powitać Was na kanale kryminalnym w ten świąteczny dzień. Pomimo tematyki dzisiejszego podcastu chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta, jak i cały przyszły rok będą dla Was okresem szczęścia i radości. Życzę Wam i Waszym bliskim, kochani, dużo zdrowia, wytrwałości w marzeniach i planach na przyszłość, ale też bezpiecznego i spokojnego nadchodzącego roku. Wesołych świąt! Dzisiejszy odcinek poświęcam kilku seryjnym mordercom. Niektórzy ponoć mają na koncie nawet 100 osób. Ten pierwszy przyznał się do ponad 100 czynów, a jego ofiarami padały głównie kobiety i dzieci. Pomimo tego, że Siergiej Fiedorowicz Tkacz przyznał się do winy, ukraiński wymiar sprawiedliwości udowodnił mu tylko 37 zabójstw. Oburzającym w tej sprawie jest fakt, że podczas odsiadywania wyroku władze więzienia w Żytomierzu zezwoliły mu na zawarcie związku małżeńskiego i spłodzenie syna. Siergiej Fedorowicz Tkacz urodził się 15 września 1952 roku w sowieckim mieście Kisielowsk w obwodzie kremerowskim. Był dobrze uczącym się uczniem, ale po skończeniu szkoły średniej postanowił porzucić dalszą naukę. Od dziecka wiedział, że chce pracować w mundurze, dlatego wolał odbyć obowiązkową służbę wojskową, gdyż tam upatrywał przyszłość dla siebie. Być może jego niechęć do kontynuowania nauki wynikała z nieodwzajemnionej miłości. W szkole poznał Lidę, w której się zakochał. Zabiegał o jej względy przez 9 lat znajomości, nawet gdy miał już żonę. Po latach kobieta wyznała, że zraniła go do takiego stopnia, że to właśnie przez nią zaczął zabijać. Na urodziny podarowała mi książkę Dostojewskiego o zabójcach. Powiedziała, że jest to książka o mnie i stałem się takim, jakim ona chciała mnie widzieć. Jego marzeniem było wstąpienie do marynarki wojennej. Niestety wada serca, na którą cierpiał od dziecka, spowodowała, że jego kandydatura została odrzucona. Gdy marzenie o byciu wojskowym prysło, Siergiej desperacko szukał pracy. W końcu nie miał studiów, a w tamtym czasie o pracę nie było łatwo. Udało mu się zatrudnić jako chycel. Jednak jego metody postępowania ze zwierzętami sprawiły, że szybko został zwolniony. Współpracownicy donosili o jego sadystycznych skłonnościach. Ponoć dla zabawy wyciągał kolejne psy z klatek i tłukł je metalowym prętem. Zarzuty te nie stanowiły jednak problemu, aby znalazł pracę w milicji. Niedługo później został śledczym w mieście Kemerowo. Tam uchodził za milicjanta idealnego. Pomocny, wywiązujący się z obowiązków i nadzwyczaj zaangażowany w życie społeczne, co sprawiło, że otrzymał rekomendację do szkoły wywiadu. Jednak jego nieposzlakowana opinia okazała się tylko grą. Po roku pracy w milicji został zwolniony oficjalnie za sfałszowanie ekspertyzy. Prawda jednak jest szokująca. Pracując w milicji, ekshumował zwłoki na potrzeby prowadzonych przez siebie postępowań. Jak się później okazało, robił to, aby spełniać swoje seksualne żądze.
zwolniony ze służby, zmuszony był szukać pracy dorywczej, żeby się utrzymać. Najczęściej trudnił się do pracach w kopalni, gdzie nikt nie pytał o jego przeszłość. W międzyczasie narastała w nim nienawiść do służb mundurowych, w których, jak się wydawało, nie mógł już nigdy pracować. Po kilku latach udało mu się ponownie spotkać z Lidą, szkolną miłością. Zaprosił ją na kieliszek wina. Po wypiciu znacznej ilości alkoholu zaproponował swojej koleżance współżycie. Kobieta zbulwersowana propozycją odmówiła. Ale jej towarzysz nie ustępował, dlatego uderzyła go w twarz. Wtedy tkacz rzucił się na nią i udusił. Po tej zbrodni wyjechał na Ukrainę, gdzie mógł rozpocząć zupełnie nowe życie. Czując się bezkarnym, rozpoczął swój morderczy szał, który trwał przez kolejnych 25 lat. Trudno powiedzieć, czy jego bezkarność wynikała z wiedzy, jaką posiadł pracując w milicji, czy z nieudolności śledczych, a może z jednego i drugiego powodu. Jako milicjant nauczył się działać tak, aby zmylić trop. Swoich ofiar szukał głównie w pobliżu dróg, aby śledczy myśleli, że mają do czynienia z przejezdnym mordercą. Innym razem swoje ofiary upatrywał nieopodal świeżo smarowanych torów kolejowych, a po dokonanej zbrodni uciekał wzdłuż nich, wiedząc, że w ten sposób zmyli psy tropiące. Ale to nie wszystko. Doskonale wiedział, jak zatrzeć ślady, które mógł pozostawić na miejscu. Z biegiem czasu stał się na tyle pewny siebie, że odchodził od ustalonych wcześniej schematów działania. Wielu z pierwszych zbrodni, do których się przyznał, nie udało mu się ostatecznie udowodnić lub było to niemożliwe. W więzieniach wyroki odsiadywało już kilku innych zatrzymanych, którzy często, po długich przesłuchaniach, biciu i znęcaniu się psychicznym, przyznawali się do zbrodni, których nie popełnili. Sprawy te były zamknięte, więc śledczy, pomimo dowodów na winę tkacza, nie chcieli do nich wracać. Od efektu pracy wielu skorumpowanych śledczych zależało wiele awansów. Przyznanie się do błędu byłoby dla nich degradacją. Na Ukrainie osiadł w niewielkiej miejscowości Płogi w okolicy Dniepropietrowska. W 20-tysięcznej społeczności w ciągu 2 lat dokonał 10 napadów. Media okrzyknęły wówczas nieznanego sprawcę maniakiem z Płogów. Jego pierwszą ofiarą, za którą usłyszał wyrok, była kilkunastoletnia Ira Bodrowa. Dziewczyna została napadnięta, gdy wracała do domu ze szkoły. Napastnik zaciągnął ją w zarośla, po czym najpierw udusił, a potem wykorzystał. Nastolatka przeżyła atak, choć jej stan psychiczny i trauma, jakiej doznała, spowodowały, że nie pamiętała samego zajścia. Nie była też w stanie opisać sprawcy. 2 tygodnie później tkacz ponownie zaatakował. Jego ofiarą ponownie była kilkunastoletnia dziewczynka. Jej ciało porzucił w centrum miasta za jednym z garaży. Milicja co jakiś czas odnajdywała kolejne ciała w różnych miejscach miasta. Przerażeni mieszkańcy nie wypuszczali swoich dzieci po zmroku, a kobiety, gdy tylko mogły, przemieszczały się w towarzystwie mężczyzn. Być może udałoby się ująć sprawcę wcześniej, ale nacisk, jaki społeczeństwo wywierało na stróżach prawa, doprowadził do tego, że śledczy, nie mając żadnych dowodów pozwalających ustalić sprawcę, postanowili sami je fabrykować. W Połogach aresztowano kilku mężczyzn, na których przemocą i groźbami wymuszano przyznanie się do winy. Przełom w sprawie nastąpił, gdy sprawca zaatakował Olgę Topałową. Dziewczyna tego dnia pracowała w ogrodzie przy swoim domu. W pewnym momencie przy płocie stanął nieznajomy mężczyzna. W dłoniach trzymał jakieś nasiona, które chciał zaoferować gospodyni. Wpuściła nieznajomego na teren posesji.
Upewniwszy się, że kobieta jest w domu sama, postanowił ją zaatakować. Kobieta przeżyła atak. Śledczym opowiedziała całą historię. Pamiętała, że w pewnym momencie zaczęło brakować jej tchu i straciła przytomność. Ocknęła się w zaroślach nieopodal domu. Wtedy zdała sobie sprawę, że została wykorzystana. Jednak Olga doskonale zapamiętała sprawcę. Miała okazję dobrze mu się przyjrzeć. Opisała go jako 50-latka o masywnej budowie ciała. Cerę miał ziemistą, nosił wąsy i miał przenikliwe, zimne spojrzenie. Jej pierwszą myślą było to, że mężczyzna jest alkoholikiem, który oferuje nasiona, szukając pieniędzy na kolejne używki. Śledczy ponownie wykazali się brakiem profesjonalizmu. Wystarczyło, że ktoś nosił wąsy i był masywnej budowy ciała, a został natychmiast zatrzymany. W ten sposób aresztowano kilkunastu mężczyzn. Choć dziewczyna nie rozpoznała wśród nich sprawcy, milicjantom nie przeszkadzało to w skazaniu za te przestępstwo Nikołaja Deneczuka. Pomimo, że zatrzymany nie pasował do opisu sprawcy, śledczy ustalili, że przebywał w miejscu, gdzie dokonano jednej ze zbrodni. Za zbrodnię, której nie popełnił, dostał 10 lat więzienia, a sprawa została okrzyknięta sukcesem. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy prowadzący sprawę zostali powiadomieni o ujawnieniu zwłok 7-letniej Jany. Wówczas śledczy zatrzymali kuzyna zamordowanej dziewczynki, 15-letniego Jakowa Popowicza. Przesłuchiwany przez kilkadziesiąt godzin bez przerwy i bez obecności adwokata, chłopak załamał się psychicznie, ale do zabójstwa kuzynki się nie przyznawał. Przesłuchujący go milicjant kopał go po całym ciele. W pewnym momencie przyłożył mu do głowy pistolet i zagroził, że zabije jego rodzinę. Kazali napisać, że jest zboczeńcem i dewiantem oraz zabójcą. Bojąc się o swoje życie, chłopak spełnił żądania stróżów prawa. Sąd skazał go na 15 lat kolonii karnej. Wolność odzyskał po 9 latach. W 2009 roku opuścił mury więzienia, w którym od 4 lat przebywał już tkacz. W 2003 roku milicja ujawniła kolejne zwłoki. Tym razem 13-letniej dziewczynki. Wszystko wskazywało na to, że sprawcą jest ten sam seryjny zabójca. Ale śledczym było wygodniej prowadzić osobne sprawy, informując społeczeństwo o kolejnym zatrzymanym. Tym razem trafiło na Witalija Kajrę. Podczas dochodzenia śledczy zagrozili mu, że jeżeli nie przyzna się do winy, zabiją jego żonę i córkę. Wyobraź sobie, że jacyś narkomani wpadają do ciebie, zaszlachtują rodzinę, dla niepoznaki wyniosą telewizorek. Napad w celach rabunkowych, a ciebie i tak wsadzimy. Tak po latach Witalij wspominał przesłuchanie. Śledczy dostarczyli mu przygotowane wcześniej przesłuchanie, które musiał tylko podpisać. Podczas rozprawy zatrzymany próbował tłumaczyć, że nie popełnił zarzucanego mu czynu, a do podpisania zeznań został zmuszony. Ale nikt mu w te słowa nie wierzył. Sąd skazał go na 15 lat więzienia, a jedynym dowodem w tej sprawie było włókno ujawnione na spodniach zatrzymanego, które, jak napisano w ekspertyzie, mogło pochodzić z ubrania zamordowanej. Po tym, jak mężczyzna trafił do więzienia, jego żona zażądała rozwodu. Nie uwierzyła w niewinność męża, a po roku związała się z kimś innym. 5 lat po zatrzymaniu, kiedy tkacz przyznał się do tej zbrodni, śledczy zaproponowali Witalijowi, że zostanie zwolniony z aresztu, ale ma zrzec się prawa do odszkodowania. Ogólnie ukraińskie sądy skazały na więzienie ponad 10 mężczyzn. Każdy z nich padł ofiarą sfabrykowanych wcześniej dowodów. W ten sposób na światło dzienne nie wyszła sprawa seryjnego zabójcy.
Najtragiczniejszą historią wydaje się być ta z 2005 roku. Wtedy tkacz zaatakował kilkuletnią dziewczynkę o imieniu Olga. Śledczy nie mieli żadnych dowodów, wrobili więc w zabójstwo i gwałt ojca dziewczynki. Ten z rozpaczy powiesił się w więziennej celi. Tymczasem Sergiej Tkacz wiódł normalne życie. Miał żonę, dzieci, dom i znajomych. Wśród sąsiadów uchodził za duszę towarzystwa. Szczególnie dobre kontakty Tkacz utrzymywał z rodziną Gładin. Powiedział nam, że jest oficerem wojskowym i że był w Afganistanie. Pokazywał nawet rany. Inni sąsiedzi mówili, że był bardzo bystrym człowiekiem, bardzo cichym. Nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że jest mężczyzną, którego szuka policja. Towarzyski był chłopak i wesoły. Sypał żartami. Tak wspominał go sąsiad Anatolij Gładin. Ta znajomość okazała się tragiczna w skutkach. Państwo Gładin mieli 6-letnią córkę Katię. Pewnego dnia wujek Siergiej, jak wołała na niego dziewczynka, zaczepił ją, gdy ta bawiła się z innymi dziećmi nad pobliską rzeczką. Dziewczynka poszła z tkaczem, a wkrótce natrafiono na jej ciało. Podczas pogrzebu tkacz zgłosił się na ochotnika do niesienia trumny. Podczas gdy składał kondolencje rodzinie dziewczynki, przebywające na pogrzebie dzieci rozpoznały tkacza. Wskazały go jako mężczyznę, który zabrał Katię. Wtedy zainteresowały się nim służby. Wkrótce tkacz został zatrzymany. Podczas jednego z przesłuchań powiedział śledczym, że mógł zabić resztę dzieci, bo to one go rozpoznały. Moim głównym motywem była chęć zemsty. Mściłem się na mentach za to, że nie pracuję i nigdy nie będę pracować. Wystarczy się zastanowić. 25 lat mnie szukali i nie mogli znaleźć. Mściłem się na suce, która mi odmówiła, a za nią zapłaciły wszystkie te, które zabiłem. Podczas wizji lokalnej tkacz z ogromnym podnieceniem opowiadał o szczegółach zbrodni, jakich się dopuścił. Znał niemalże wszystkie szczegóły i orientował się w terenie. Wskazywał kolejne miejsca ukrycia zwłok. Ogólnie przyznał się do ponad 100 zabójstw, ale udowodniono mu 36, za które otrzymał dożywocie. W więzieniu jedna z ukraińskich telewizji przeprowadziła z nim wywiad, pytając o to, czy żałuje tego, co zrobił. Dziwne pytanie. Ja nie jestem człowiekiem, ja jestem zwierzę. Takie samo jak Chikatilo. O mnie powinni kręcić filmy. Słyszałem, że jemu za pomoc w przygotowaniu filmu zapłacili 3 miliony. A w czym ja jestem gorszy? Jednego tylko się boję, że w więzieniu mnie zabiją. Tu nie lubią takich jak ja, ale to nic. Będę walczyć, dopóki starczy sił. Parę gadów pociągnę za sobą do grobu. Na pytanie dziennikarza, jak to możliwe, że po wszystkim wracał do domu, do rodziny i żył, jakby nic się nie stało, odpowiedział. A co w tym takiego dziwnego? Brałem prysznic i o wszystkim zapominałem. Jeśli trzeba było, wypełniałem swoje obowiązki małżeńskie. Jeśli nie, piłem szklankę wódki i szedłem spać, a rano wstawałem do roboty. Ale na tym historia się nie kończy. Po wyemitowaniu historii seryjnego zabójcy do więzienia napisała 16-letnia Elena. W liście adresowanym do tkacza napisała, że podziwia go za to, jakim jest człowiekiem. Ceniła go za elegancję i bardzo chciała się z nim spotkać. Najpierw zaintrygowała mnie jego osobowość. Napisałam do niego list i otrzymałam odpowiedź. Przez pierwsze 6 miesięcy korespondowaliśmy. Nie bałam się go, ale cieszyłam się, że boją się go inne kobiety, dzięki czemu miałam mniejszą konkurencję. Gdybym poznała go wcześniej, pomagałabym mu chować ciała jego ofiar. Na pierwszej randce mogliśmy rozmawiać tylko przez telefon, oddzieleni szklanym oknem.
Dopiero pół roku później zapewniono nam intymne spotkanie, po którym byłam bardzo zadowolona. W 2016 roku zaszłam w ciążę, a w grudniu urodziła się nasza córeczka. Sfinalizowaliśmy także nasz związek, a ślubu udzielił nam więzienny kapłan. Tkacz zmarł 4 listopada 2018 roku w wieku 66 lat z powodu niewydolności serca. Został pochowany przez personel więzienny, ponieważ żaden z jego krewnych ani żona nie zjawili się, aby odebrać ciało. Tak właśnie zakończyła się historia maniaka z Połogu, Siergieja Federowicza Tkacza, który przez wiele lat działał na terenie Ukrainy. Gdy on umierał, w Polsce toczyła się dyskusja, czy seryjny morderca Mariusz Trynkiewicz wyjdzie na wolność, czy na zawsze zostanie w izolacji. Mariusz Trynkiewicz to postać, którą znają wszyscy fani kryminalnych historii. Polski seryjny morderca, o którym powstało co najmniej kilka książek, m.in. Proces Szatana oraz Łowca. A w 2019 roku zapowiedziano, że powstaje scenariusz do filmu o losach tego zbrodniarza. Dziś Trynkiewicz pozostaje w zamknięciu, choć w teorii zasądzoną karę odsiedział. On sam zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak niebezpiecznym jest człowiekiem. Tuż przed opuszczeniem murów więzienia powiedział: kiedy wyjdę na wolność, znów zabiję. To silniejsze ode mnie. Mariusz Trynkiewicz miał sporo szczęścia. Za swoje przestępstwa mógł zawisnąć na stryczku, ale w Polsce zmieniło się prawo. Z kodeksu usunięto karę śmierci, więc skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności. Tak naprawdę to dzięki amnestii pozostał przy życiu. Opinia społeczna, zbulwersowana jego zbrodniami, żądała krwi. Do dziś mówi się w kuluarach, że sprawa Trynkiewicza jest największą porażką polskiego systemu prawnego. W 1989 roku zmieniono mu karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności. Umieszczono go w Strzelcach Opolskich, gdzie odsiedział wyrok. 11 lutego 2014 roku stał się jednak wolnym człowiekiem. Opuścił zakład karny, a to było kolejnym policzkiem dla wymiaru sprawiedliwości. Człowiek, który sam przyznał, że jest niebezpieczny i znów zabije, mógł wyjść na wolność. Dopiero 3 marca 2014 roku sąd nakazał jego izolację i umieścił mordercę w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. To tam w 2015 roku wziął ślub, ale o tym za chwilę. Przypomnijmy sobie najpierw historię Mariusza Trynkiewicza. Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Był jedynym dzieckiem Władysława i Urszuli Trynkiewiczów. Młody Mariusz z powodzeniem ukończył szkołę podstawową, po czym rozpoczął naukę w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. W tej szkole nie radził sobie najlepiej, więc po roku edukacji przeniósł się do technikum mechanicznego. Tam również radził sobie przeciętnie, ale w 1981 roku udało mu się szkołę ukończyć. Jego wielką pasją były obozy zagłady. To właśnie taki temat wybrał na pracę dyplomową. Studiował w piotrkowskiej filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a po studiach zatrudnił się w szkole podstawowej numer 11, gdzie prowadził zajęcia w klasach od 5 do 8. 10 grudnia 1986 roku postanowił zamienić szkolne biurko na wojskowy mundur. To wtedy dopuścił się pierwszego przestępstwa. Już jako żołnierz porwał i wykorzystał kilkuletniego chłopca. Sprawa wyszła na jaw, a sąd wojskowy skazał Trynkiewicza na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Dwa tygodnie później Mariusz Trynkiewicz znów zaatakował. Tym razem jego ofiarą padł 11-latek. Sprawa ponownie znalazła swój finał w sądzie, tym razem sprawca usłyszał wyrok roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także odwieszono mu rok za poprzednie przestępstwo. Podczas pobytu w więzieniu Trynkiewicz wniósł o przerwę w odbywaniu kary. Uzasadnił to złym stanem zdrowia swojej matki. Sąd rozpatrzył ten wniosek pozytywnie i 4 lipca 1988 roku Trynkiewicz wyszedł na wolność. Wrócił do swojego mieszkania przy ulicy Działkowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie wkrótce rozegrał się dramat. Tego samego dnia zwabił do mieszkania 13-letniego Wojciecha P. Wykorzystał go i udusił, a ciało zakopał w lesie. To pobudziło jego żądzę zabijania, a kolejna zbrodnia była już tylko kwestią czasu. 29 lipca 1988 roku pogoda na zewnątrz była wyśmienita. Żar lał się z nieba, więc okoliczni mieszkańcy każdą wolną chwilę spędzali nad okolicznym zalewem. Był tam też 26-letni wówczas Trynkiewicz. Przedstawił się grupie 3 chłopców jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zaproponował, żeby poszli razem do jego mieszkania, gdyż chciał pochwalić się swoim akwarium. 11-letni Tomek, 12-letni Artur i 12-letni Krzysztof, nie podejrzewając niczego, postanowili udać się do mieszkania nieznajomego mężczyzny. Do dziś nie wiemy, co tak naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu. Cała historia została opowiedziana przez sprawcę. Trynkiewicz twierdzi, że jeden z chłopców chciał wyjść z mieszkania. Widocznie poczuł się zagrożony. To zdenerwowało sprawcę, który w toku śledztwa stwierdził, że nie pamięta, co się stało. Wiadomo na pewno, że Trynkiewicz wziął nóż i w amoku na oślep zadawał ciosy. Robił to tak długo, aż stwierdził, że cała trójka nie żyje. Chłopcy musieli być zaskoczeni, bo śledczy nie stwierdzili, aby któryś z nich bronił się przed uderzeniami. W rozmowie z sąsiadami również nie ustalono, aby w tym czasie z mieszkania sąsiada dochodziły jakieś niepokojące odgłosy lub krzyki. Po dokonaniu zabójstwa Trynkiewicz zeznał, że wziął prysznic, zmienił ubranie i poszedł do rodziców na obiad. Po powrocie zawinął ciała w materiał, z którego uszyta była okienna zasłona w jego mieszkaniu, a następnie przeniósł ciała do piwnicy. Później wrócił do mieszkania i posprzątał. Po kilku dniach zabrał ciała z piwnicy i samochodem swojego ojca, nocą wywiózł do lasu. Tam postanowił, że gdy podpali zwłoki, usunie wszystkie ślady, jakie mógł pozostawić. Nadpalone ciała odnalazł przypadkowy grzybiarz. Początkowo śledczy podejrzewali właśnie jego dokonanie potrójnego zabójstwa. Piotrków Trybunalski żył tą sprawą. Ludzie niepokoili się, bo sprawca makabrycznej zbrodni był na wolności. W dodatku policja, a w zasadzie milicja, nie miała najmniejszego tropu. Po mieście krążyły plotki, że to zbrodnia satanistów, którzy złożyli chłopców w ofierze. Jednak szybko okazało się, że ani grzybiarz, ani sataniści nie mają nic wspólnego ze sprawą. Milicjanci rozesłali po kraju telegramy z pytaniem, czy w rejonach innych powiatów odnotowano podobne przypadki. Na telegram szybko odpowiedział chorąży milicji z Sulejowa, ale w Piotrkowie odczytano go dopiero po tygodniu. Milicjant napisał, że niedawno zatrzymał mężczyznę we Włodzimierzowie, mężczyznę podejrzewanego o czyny nierządne z nieletnimi. Funkcjonariusz napisał dane tego mężczyzny. Był nim mieszkaniec Piotrkowa Mariusz Trynkiewicz. Jego kartoteka mówiła wiele.
skazany za przestępstwa wobec nieletnich, wyrzucony z wojska i przebywający na przepustce w chwili morderstwa. Od teraz Trynkiewicz stał się podejrzanym numer jeden. Do tego momentu podcastu korzystałem z ogólnodostępnych materiałów, które można znaleźć w sieci. Od teraz będę posiłkował się tylko i wyłącznie materiałami zebranymi podczas śledztwa, które nieco różnią się od tych, co pisano w mediach. Kiedy pani prokurator wraz z milicjantami odwiedziła mieszkanie Trynkiewicza, on sprawiał wrażenie, jakby czekał na tą wizytę. Początkowo zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Jednak uwadze śledczych nie uszło uwadze to, że ciała były zawinięte w identyczny materiał, jaki znajdował się na oknach w mieszkaniu podejrzanego. W toku przeszukania mieszkania w łazience ujawniono również ślady krwi. Na szafce leżał zegarek jednej z ofiar. Przyparty do ściany Trynkiewicz przyznał się do wszystkiego. Opowiedział, że spotkał chłopców nad jeziorem Bugaj. Zaprosił ich do swojego mieszkania, opowiadając o wielkim akwarium. Obiecał także, że postrzelają z wiatrówki. Faktycznie była to prawda. W domu Trynkiewicza było akwarium z rybkami, a on sam posiadał wiatrówkę. Należał do Ligi Obrony Kraju i był instruktorem strzeleckim. Początkowo chłopcy byli zadowoleni z wizyty. Obejrzeli rybki, po czym pograli w karty. Gdy jeden z chłopców powiedział, że pora już wracać do domu, Trynkiewicz poczuł ogromny niepokój. Nie potrafił wytłumaczyć, czego się bał. Do tej pory nie zrobił niczego złego, ale niepokój z każdą sekundą narastał. Od tego momentu ponoć niczego już nie pamięta. Technicy kryminalistyki oraz biegli ustalili, że sprawca chwycił finkę, która leżała na stole w pokoju. Zabarykadował swoim ciałem wyjście z pomieszczenia, po czym, stojąc nad chłopcami, zadawał kolejne ciosy. Wszystkie padały na oślep. W protokole przesłuchania możemy przeczytać. Zobaczyłem wtedy tych chłopców leżących w pokoju. Pamiętam, że zakładałem im worki z polietylenu. Następnie, tak jak wspomniał Trynkiewicz, umył się, przebrał i poszedł na obiad do rodziców. Gdy wrócił, przeniósł zwłoki do piwnicy i posprzątał mieszkanie. Po kilku dniach pożyczył od ojca Wartburga, którym przewiózł ciała chłopców do lasu. Jak zeznał Trynkiewicz, żeby to przestało istnieć, żeby w pamięci nie pozostał żaden ślad. Podczas przesłuchania Trynkiewicz przyznał się też do zabójstwa 13-letniego Wojciecha P. Wyjaśnił, że udusił chłopca, a jego ciało zakopał. Wyjaśnił, że swoich ofiar szukał na mieście. Wabił do domu chłopców, którym obiecywał strzelanie z wiatrówki. Początkowo był spokojny. Spędzał czas, budując zaufanie, po czym chłopcy opuszczali jego mieszkanie. Gdy zaprosił ich kolejny raz, pytał, czy mówili komukolwiek o tym, że byli w mieszkaniu nieznajomego. Gdy potwierdzali Trynkiewiczowi, że ktoś wie o ich spotkaniu, odpuszczał i nigdy już więcej tym dzieckiem się nie interesował. 13-letni Wojtek, który zginął 4 lipca, pochodził z patologicznej rodziny. Opowiedział Trynkiewiczowi o swojej sytuacji, wtedy sprawca zaczął się do niego dobierać. Przestraszony chłopak próbował uciec, ale Trynkiewicz zatkał mu usta gąbką i zaczął dusić. Następnie zwłoki złamał w pół i włożył do tekturowego pudełka. Wywiózł je motorem do lasu, gdzie zakopał. Zabijając go, doznałem odprężenia, ale naszedł mnie strach. Wcześniej potrzeba zabicia była tak silna, że o strachu nie myślałem. Po zabójstwie miałem przerwę w potrzebie zabijania, która trwała 25 dni. Proces Trynkiewicza trwał zaledwie 8 dni. Opinia publiczna żądała kary śmierci, a pod gmachem sądu zebrał się tłum. W mieście dochodziło do samosądów.
Podczas pogrzebu jednej z ofiar doszło do pobicia mężczyzny ubranego na czarno. Ktoś wskazał go jako sprawcę, a tłum ruszył do samosądu. Później okazało się, że tym mężczyzną był ksiądz. W 1989 roku sąd wojewódzki skazał Trynkiewicza na 4 kary śmierci. Oskarżony odwołał się od wyroku, jednak odwołanie zostało odrzucone. Ale wtedy do Mariusza Trynkiewicza los się uśmiechnął. W Polsce zaczęło obowiązywać moratorium, a 7 grudnia tego samego roku w życie weszła amnestia obejmująca skazanych na śmierć. Najwyższym wyrokiem była wówczas kara 25 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny nie mówił wówczas o karze dożywocia. Kara 25 lat pozbawienia wolności dla człowieka, który z premedytacją zamordował 4 chłopców, a później zatarł ślady swojego przestępstwa, wydaje się być kpiną. Trynkiewicz został umieszczony w pojedynczej celi w Strzelcach Opolskich. Miał wyłącznie do swojej dyspozycji pracownię plastyczną. Psycholodzy chuchali i dmuchali, aby czuł się jak w domu. Redagował gazetkę więzienną, pisał wiersze, które wysyłał do kilku redakcji pod pseudonimem. Jeden z miesięczników literackich opublikował kilka jego utworów. Dużo malował, akwarele przedstawiały pejzaże. Na rysunkach przeważnie był jeden motyw. Nagie sylwetki dzieci, sami chłopcy. Podczas zeznań Trynkiewicz powiedział: w więzieniu rodziła się we mnie nienawiść do otaczającego świata. Rodziła się we mnie zemsta. Czułem potrzebę zrobienia czegoś, za co otrzymam wyrok. Wiedziałem, że jest faktycznie słuszny. Tam, w murach więziennych w Łodzi, rodziła się myśl zabijania. Wynikało to z tego, że czułem się skrzywdzony przez sąd. Realizacja tych myśli, które mnie nawiedzały w więzieniu, nastąpiła w czasie przerwy od odbywania kary. I dochodzę do wniosku, że głównym motywem zabijania była zemsta. W 2012 roku Trynkiewicz został przeniesiony do zakładu karnego w Rzeszowie. W więzieniu złożył wniosek o zmianę nazwiska na Komornicki. To nazwisko rodowe jego matki. Sąd jednak odrzucił wniosek. Odbywanie kary zakończył 11 lutego 2014 roku. Dzień przed wyjściem mordercy funkcjonariusze więzienni przekazali prokuratorze szkice i zdjęcia znalezione w celi Mariusza Trynkiewicza, które miały zawierać treści o charakterze pedofilskim. 11 lutego prokuratura po zebraniu przekazanego materiału stwierdziła, że nie zawierają treści zabronionych przez polskie prawo. Tego samego dnia Trynkiewicz wyszedł na wolność. 3 marca 2014 roku na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, tak zwanej ustawie o bestiach, uznał Mariusza Trynkiewicza za osobę stwarzającą właśnie takie zagrożenie i nakazał jego izolację w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. 31 lipca 2015 roku został skazany na karę 5,5 roku pozbawienia wolności za posiadanie dziecięcej pornografii. 30 października 2015 roku w ośrodku w Gostyninie odbył się ślub Mariusza Trynkiewicza z osobą, która jak dotąd nie upubliczniła swoich personaliów. Udzieliła natomiast jednego wywiadu. We wrześniu 2019 roku przewieziono go do zakładu karnego w Płocku. W kwietniu 2021 roku został skazany przez sąd w Gostyninie na 6 lat pozbawienia wolności za posiadanie dziecięcej pornografii. Ta zagrywka prokuratury i ministerstwa doprowadziła do tego, że Trynkiewicz jest dziś za kratami. W ten sposób usiłowano ratować twarz, bo niewiele brakowało, aby seryjny morderca wyszedł na wolność i pozostał na niej bez żadnego nadzoru. Ale czy jest szansa, że Trynkiewicz wyjdzie kiedykolwiek na wolność?
Kolejną będzie miał w roku 2028. Jednak nie jest to jedyny seryjny morderca, który pochodzi z polskiej ziemi. Niestety, nie każdego udało się też zatrzymać. W 2017 roku gdańskie Archiwum X przypomniało o wydarzeniach, których sprawcy lub sprawców nie udało się ustalić. O sprawie wspominał również jeden z kaszubskich portali informacyjnych. Trzy młode kobiety pozbawione życia i sprawca pozostający na wolności. Hipotezom i spiskom o seryjnym zwyrodnialcu nie było końca, a media okrzyknęły go nawet wampirem z Kaszub. Minęło kilkanaście lat, a w tym samym rejonie Polski doszło do kolejnego zdarzenia. Czy sprawca powrócił? W tej sprawie od samego początku jest wiele pytań bez odpowiedzi. Czy seryjnego przestępcę wykreowały media? Śledczy do dziś pozostają bezradni w poszukiwaniu prawdy. Leźno to niewielka miejscowość położona w województwie pomorskim. Zaledwie kilkanaście kilometrów od Gdańska. Zamieszkuje ją nieco ponad 1700 osób, a mieszkańcy doskonale się znają. Jedną z mieszkanek tej kaszubskiej wsi była Justyna. Zwyczajna dziewczyna na tle swoich kolegów i koleżanek nie wyróżniała się niczym szczególnym. Chodziła do szkoły w Gdańsku, do której każdego dnia dojeżdżała autobusem. Weekendy spędzała najchętniej w gronie znajomych. Dziewczyna dobrze się uczyła. Bez problemu zdawała do kolejnych klas, więc tuż przed wakacjami 1994 roku mogła pozwolić sobie na beztroskę. Mogła odstawić stertę książek i jak każdy nastolatek planować 2 miesiące wakacji. Kto z nas tak nie robił? We wtorek 14 czerwca 1994 roku, w dniu swoich imienin, dziewczyna obudziła się kilkanaście minut później niż zazwyczaj. Zrezygnowała z porannego śniadania, szybko się ubrała, odświeżyła i pobiegła na przystanek. Autobus, którym dojeżdżała do szkoły, przeważnie się spóźniał, ale tego dnia był wyjątkowo punktualny. Justyna nie zdążyła. Zmartwiona tym faktem, postanowiła, że złapie okazję i być może uda jej się dotrzeć do szkoły nawet przed autobusem. Dziewczynę stojącą na przystanku autobusowym i machającym do przejeżdżających samochodów widziało kilku mieszkańców wsi. Jak na ironię, nikt nie zauważył momentu, w którym wsiadała do samochodu, którego kierowca postanowił ją podwieźć. Nie było żadnego świadka, który mógłby wskazać markę samochodu, opisać kierowcę albo czy ten w samochodzie był sam. Justyna tego dnia nie dotarła do szkoły. Nie wróciła też do domu, a to w jej przypadku było czymś niepokojącym. Nigdy wcześniej nie zdarzało się, aby 17-latka nie przyjechała do domu po lekcjach. Zaniepokojeni rodzice powiadomili o fakcie policję. Śledczy przyjęli zgłoszenie, ale nie mieli najmniejszego punktu zaczepienia. Nikt nie wiedział, co się z córką państwa W stało. Dramat rodziny trwał 2 miesiące. Zrozpaczeni chwytali się każdej możliwości, aby dowiedzieć się czegokolwiek. Nie mogli przyjąć do wiadomości najgorszego. Umacniali się w przekonaniu, że ich córka, choć nigdy wcześniej tak nie postąpiła, uciekła z domu. Mijały kolejne dni, a Justyna nie dawała znaków życia. 17 sierpnia 1994 roku na policję zadzwoniła właścicielka domu letniskowego w miejscowości Kamień. Poinformowała śledczych o makabrycznym znalezisku. Kiedy wykonywała pracę przy domu, zauważyła, że z wody wystają ludzkie nogi. Policja natychmiast udała się na miejsce. Ku rozpaczy rodziny okazało się, że Justyna została odnaleziona. Jej ciało zapakowane było w jutowy worek. Po wyciągnięciu znaleziska na ląd,
funkcjonariusze spostrzegli, że ciało jest skrępowane, a usta zakneblowane. Dodatkowo worek był obciążony betonowym klockiem. Stan, w jakim znajdowało się ciało, nie pozwalał odpowiedzieć na pytanie, czy dziewczyna została wykorzystana. Udało się ustalić natomiast, że przyczyną zgonu było uduszenie. Śledczy nie odnaleźli rzeczy osobistych, które Justyna miała przy sobie w dniu zaginięcia. Zaginął jej plecak z całą zawartością książek i zeszytów oraz legitymacja szkolna. Podczas oględzin ustalono, że zniknął też pierścionek, który dziewczyna nosiła na palcu. Śledczy wiedzieli, że mają do czynienia ze sprawą z kategorii niezwykle trudnych. Na miejscu nie zabezpieczono żadnych dodatkowych śladów. Zeznania świadków nie wnosiły do sprawy niczego nowego. Praktycznie nic poza tym, że Justyna nie żyła, nie było pewne. To była cała wiedza, jaką dysponowali policjanci prowadzący sprawę. Próbowano ustalić, czy dziewczyna była z kimś skonfliktowana, czy miała jakichś wrogów, czy ktoś jej groził, ale wszystkie te ustalenia nie przynosiły żadnych tropów. Śledczy, stojąc pod ścianą i nie mając żadnego punktu zaczepienia, podjęli decyzję o umorzeniu śledztwa. 13 maja 1995 roku, niespełna rok od wydarzeń w Leźnie, doszło do kolejnego, niezwykle podobnego zdarzenia. Tym razem ofiarą padła 16-letnia Ewa. Dziewczyna mieszkała wraz z rodzicami w Sierakowicach. Uczyła się w liceum zawodowym, do którego miała zaledwie 500 metrów. Codziennie rano pokonywała tę samą trasę. Szła ulicą Mickiewicza przez Lęborską aż do Dworcowej, gdzie mieściło się liceum. Tego dnia Ewa wyszła z domu kilka minut przed 8. Po drodze mijała wielu znajomych, którzy tak jak ona spieszyli się na zajęcia. Jednak dziewczyna do szkoły nie dotarła. Gdy po południu nie wróciła do domu, jej rodzice zaniepokoili się. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby Ewa została w szkole po zajęciach. Zawsze po ostatniej lekcji wracała do domu, gdzie czekał na nią ciepły obiad. Zaniepokojona rodzina postanowiła przejść tę samą trasę z domu do szkoły. Myśleli, że być może 16-latka zagadała się ze znajomymi. Niestety pod szkołą nikogo nie było. Zaniepokojeni faktem zniknięcia córki, państwo M powiadomili policję. Rozpoczęły się poszukiwania dziewczyny. Podczas rozpytywania kolegów zaginionej, jeden ze świadków poinformował, że widział, jak Ewa wsiadała do samochodu. Był to granatowy Polonez. Rodzice dziewczyny byli zrozpaczeni. Doskonale znali swoją córkę i wiedzieli, że nigdy nie wsiadłaby dobrowolnie do nieznanego samochodu. W późniejszym śledztwie poruszony był wątek, że za zniknięciem dziewczyny stał ktoś z miejscowych. Ktoś, kogo świadkowie się bali i nie chcieli się narażać. Ale to była wersja nieoficjalna, krążąca wśród mieszkańców. 6 dni później w rejonie wysypiska śmieci w lesie obok miejscowości Płaczewo odnaleziono ciało Ewy. Dziewczyna była zapakowana w 2 identyczne worki, jakich użyto rok wcześniej do ukrycia zwłok Justyny. Tak samo jak przed rokiem, Ewa również miała skrępowane ręce i nogi, a jej usta były zakneblowane. Sekcja zwłok pozwoliła ustalić, że dziewczyna zginęła w dniu zaginięcia, prawdopodobnie 12 godzin po tym, gdy wyszła z domu. O znalezisku poinformował policję rowerzysta, który przejeżdżał leśną dróżką. Jego zeznania zdumiały śledczych. Mężczyzna zeznał, że jechał tą samą trasą około 3 godzin wcześniej i nic przy niej nie leżało. Gdy wracał, spostrzegł worek z ludzkim ciałem. Mężczyzna zarzekał się, że nie było takiej możliwości, żeby wcześniej go nie zauważył, więc sprawca musiał podrzucić go w tym czasie.
W toku śledztwa policjanci ustalili kilku świadków, którzy widzieli Ewę idącą do szkoły. Dziewczyna miała przy sobie plecak z książkami. Jeden ze świadków stwierdził, że 16-latka próbowała zatrzymać przejeżdżający samochód. To sugerowało śledczym, że być może chciała uciec z domu. Ale rodzina dziewczynki nie przyjmowała takiej wersji do wiadomości. Według nich Ewa była skryta i bardzo nieufna. Nie uczestniczyła w życiu towarzyskim rówieśników. Trzymała się raczej na dystans. Bała się jeździć na szkolne wycieczki i zupełnie nie interesowały ją szkolne dyskoteki. Ale inny świadek wspomniał o granatowym polonezie. Czy dziewczyna znała swojego oprawcę? To byłoby jedynym sensownym wyjaśnieniem, dlaczego wsiadła do samochodu. Śledczych dręczyło pytanie, dlaczego ciało dziewczyny było w tak dobrym stanie. Od zaginięcia minęło 6 dni, a na dworze była ładna, słoneczna pogoda. Ustalono, że najprawdopodobniej ciało było przetrzymywane w jakiejś chłodni lub zimnej piwnicy. To było ostatnie ustalenie w tej sprawie. W 1996 roku śledztwo zostało umorzone. Zbiegło się to w czasie z kolejnym atakiem na Pomorzu. Tym razem ofiarą była 19-letnia Daria. Dziewczyna była niezwykle wysportowana. Uprawiała jogging. Od wielu lat niemalże każdego dnia biegała kilkanaście kilometrów. Znajomi zapamiętali ją jako uśmiechniętą, pełną życia koleżankę, która na każdym kroku powtarzała, że dzień bez biegania to dzień stracony. Daria dopiero co skończyła liceum ogólnokształcące. Jej największym marzeniem było pójść na studia, na medycynę. Niestety podczas egzaminów zabrakło jej zaledwie kilku punktów, aby rozpocząć naukę na wymarzonym wydziale. Dla tak ambitnej i pracowitej dziewczyny był to impuls motywacyjny. Zdecydowała się rozpocząć naukę na innym wydziale i spróbować jeszcze raz, za rok, dostać się na wydział lekarski. Do rozpoczęcia nauki zostało trochę czasu. Daria miała przed sobą jeszcze kilka tygodni wakacji. Nie zamierzała nigdzie wyjeżdżać. Pieniądze były jej potrzebne na studia, więc okres wakacji chciała zaplanować w gronie najbliższych znajomych. Często umawiała się na wypad na plażę, gdzie czytając książki mogła korzystać z pięknej letniej pogody. Dziewczyna uwielbiała się uczyć. Dużo czytała, ale wśród znajomych nie była odbierana jako kujon. Poza siedzeniem przy książkach Daria miała również inne pasje. Największą był jogging. Jej ulubionym miejscem na bieganie był Trójmiejski Park Krajobrazowy. Codziennie rano umawiała się ze swoim kolegą, z którym mieszkała po sąsiedzku i oboje godzinę przemierzali parkowe szlaki. 4 sierpnia 1995 roku, jak każdego ranka, Daria wyszła na trening. Tym razem musiała ćwiczyć sama, gdyż jej kolega miał do załatwienia pilną sprawę. Dziewczyna nie chciała jednak rezygnować z ulubionego zajęcia. Zaplanowała godzinny trening, po czym miała wrócić do mieszkania, wziąć kąpiel. Wiedziała, że musi trzymać się zaplanowanego grafiku, bo za 90 minut miał przyjść pracownik, usunąć usterkę w mieszkaniu. Jednak gdy wieczorem do mieszkania córki przyszła jej mama, tej nie było w domu. Kobiety umówiły się wcześniej, że wspólnie wyjdą na zakupy. Matka Dali była zdziwiona, że córki nie ma. Pomyślała, że być może ta wyszła na chwilę do sklepu i zaraz wróci, a jako że miała zapasowy komplet kluczy, postanowiła poczekać w mieszkaniu. Po wejściu do środka oczom matki rzucił się niespodziewany widok. Panował ogromny nieład. Łóżko było niezaścielone, a na stole zalegało niedokończone śniadanie. Na szafce oraz przy wejściu do mieszkania leżała kartka informująca, że dziewczyna wyszła pobiegać do parku i wróci około 8:30.
ale była już godzina 16, wszystko wskazywało na to, że od rana nikt do mieszkania nie zaglądał. Nawet gdyby coś wypadło, Daria na pewno zadzwoniłaby do matki poinformować ją o zmianie planów. Zdezorientowana kobieta zadzwoniła do męża i opowiedziała mu, co zastała w mieszkaniu córki. Szybko zapadła decyzja, że należy czym prędzej powiadomić policję o fakcie zaginięcia. Wcześniej ojciec dziewczyny obdzwonił wszystkie szpitale, ale w żadnym nie przyjęto kobiety o takim nazwisku i rysopisie. Wyprawa na komisariat policji była frustrująca. Funkcjonariusz odmówił przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu, twierdząc, że sprawa jest zbyt świeża i pewnie dziewczyna wróci niebawem do domu bez pomocy policji. Zrozpaczeni rodzice postanowili poprosić o pomoc znajomych córki. Szybko zmobilizowano grupę przyjaciół, którzy przeczesywali park, w którym zazwyczaj biegała Daria. Poszukiwania trwały do późnych godzin. Przerwano je dopiero, gdy zapadła ciemność i w gęstych zaroślach niczego nie można było dostrzec. Następnego dnia rano wznowiono poszukiwania. Tym razem do rodziny i przyjaciół dołączyła się policja. Około południa przy jednej z dróżek odnaleziono zaginioną. Jej zmasakrowane ciało przykryte było gałęziami. Ubrania dziewczyny były porozrzucane i bez większego analizowania można było mieć pewność, że napaść była na tle seksualnym. To też potwierdziła sekcja zwłok, która wyjaśniła, że przyczyną zgonu było uduszenie. Śledczy nie mieli żadnych śladów. Poza kilkoma świadkami, którzy każdego dnia rano wychodzili na spacer z psami do parku i praktycznie codziennie widywali biegającą Darię. Nikt nie widział niczego niepokojącego. Funkcjonariusze nie mieli żadnego tropu, żadnego punktu zaczepienia. Dopiero po 2 tygodniach udało się ustalić, że tego dnia rano 3 młodych mężczyzn wybiegło z lasu i wsiedli do miejskiego autobusu. Wysiedli po kilku przystankach i ruszyli do centrum miasta. Policja sporządziła portrety pamięciowe, ale na ich podstawie nie udało się nikogo rozpoznać. Sprawa stała się głośna, w mieście zapanował strach. Media donosiły o seryjnym mordercy, a policja wskazywała podobieństwa do spraw Justyny i Ewy. W każdym z 3 przypadków ofiarami były młode dziewczyny. 2 pierwsze miały co prawda wsiąść do przypadkowego samochodu, ale sposób działania i rejon ataków wskazywał, że sprawcą może być ta sama osoba. W mieście zaczęto plotkować i dodawać do opisów zdarzeń niezliczone i niezwykle wymyślne szczegóły, które nie miały miejsca. Miejscowi zaczęli przypuszczać, że na Kaszubach pojawił się seryjny, który szybko zdobył przydomek. Wampira z Kaszub. Dla śledczych zatrzymanie takiego przestępcy jest niezwykle trudne. Seryjni często planują swoje ataki ze szczegółami. Działają z premedytacją i robią wszystko, aby nie pozostawić żadnych śladów. Najczęściej są to samotnicy, których wyobraźnia wychodzi poza wszelkie schematy zdrowego człowieka. Swoje wyobrażenia udoskonalają najpierw w myślach, po czym wdrażają w życie. Daje im to satysfakcję. Często też podniecenie. W większości przypadków sprawcami okazują się na pozór zwykli ludzie. Nie rzucają się w oczy i świetnie ukrywają swoją prawdziwą twarz. Sprawy, w których ich najbliżsi orientowali się w przestępczej działalności, praktycznie się nie zdarzają. Śledczym nie udało się rozwiązać spraw Justyny, Ewy i Darii. Choć wiele podobieństw wskazuje, że sprawcą mogła być ta sama osoba, to wampir z Kaszub wciąż pozostaje niewskazany. Gdy społeczeństwo zapomniało o tym, co działo się przed laty, pomorska policja znów musiała zmierzyć się z łudząco podobną sprawą. Czy wampir z Kaszub powrócił po kilkunastu latach?
Drzewina to niewielka miejscowość, praktycznie wioska położona na Pomorzu, zamieszkiwana przez niespełna 100 osób. Przepiękne miejsce otoczone lasami i jeziorami. Jak to bywa w tak małych społecznościach, każdy każdego doskonale zna, a nowo przybyli od razu wzbudzają zainteresowanie. 25 kwietnia 2009 roku kilkunastoosobowa grupa piechurów maszerowała wzdłuż wioski. Gdy mijali okoliczny staw, spostrzegli coś, co nie wpisywało się w cudowny krajobraz, który podziwiali od wielu kilometrów. Na tafli wody unosił się czarny, plastikowy worek. Dziwne było to, że opleciony był łańcuchem. Znalezisko znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu, więc zaciekawieni turyści postanowili to sprawdzić. Każdy liczył na to, że w worku znajdują się śmieci pozostawione przez kogoś, kto za nic ma środowisko. Jeden z uczestników wyprawy zażartował, żeby uważali, bo w środku może być trup. Rozbawieni żartem, w pewnym momencie stanęli jak wryci. Słowa o trupie okazały się prorocze. We wnętrzu worka znajdował się korpus kobiety, pozbawiony kończyn i głowy. Część z grupy nie wytrzymała takiego widoku i oddalili się na kilka metrów. Inni zrozpaczeni nie mogli powstrzymać płaczu. O znalezisku telefonicznie poinformowano policję. Ta już po kilkunastu minutach zjawiła się na miejscu, a ekipa dochodzeniowo-śledcza rozpoczęła czynności. Przyjazd służb wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Dotąd spokój zakłócali tylko turyści, a teraz zjawiła się cała grupa mundurowych. Wiadomość o znalezisku szybko rozeszła się po wsi. Mieszkańcy byli przerażeni. Kto mógł dopuścić się takiego czynu? Ktoś z mieszkańców? Takim spekulacjom nie było końca. Funkcjonariusze przesłuchali turystów oraz przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami. Nikt nie był w stanie udzielić jakichkolwiek informacji. Gdyby nie dociekliwość maszerujących tamtędy ludzi, być może jeszcze przez długie tygodnie nikt by nawet nie zdawał sobie sprawy z tragedii, jaka się wydarzyła. Biegli z zakresu medycyny sądowej przeprowadzili sekcję. Ustalono, że korpus należał do kobiety w wieku około 25 lat. 160 do 167 cm wzrostu. Ustalono również, że ofiara miała bliznę po cesarskim cięciu, a zabieg ten był przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę. W toku dalszych oględzin ujawniono, że dziewczyna miała na ciele tak zwane sznyty. Blizny powstałe po samookaleczeniu. Często spotykane u osób odbywających kary pozbawienia wolności lub po pobycie w poprawczaku. Na ramieniu ujawniono też ranę. Jak ustalili biegli, powstała ona już po śmierci dziewczyny. Najprawdopodobniej ktoś usunął z ciała jakąś charakterystyczną bliznę lub tatuaż. Śledczy wiedzieli, że sprawca zadał sobie wiele trudu, aby ukryć tożsamość ofiary. Do rozczłonkowania doszło przy użyciu narzędzi, jakich zazwyczaj używa się w rzeźni. Ślady cięć wskazywały na to, że sprawca doskonale wiedział, co robi. Sekcja nie odpowiedziała jednak na pytanie, w jaki sposób doszło do zgonu. Czy kobieta padła ofiarą szaleńca, czy zmarła z przyczyn naturalnych, a później ktoś okaleczył jej ciało? Biegli postanowili przyjrzeć się również foliowemu workowi i łańcuchowi, którym były owinięty. Pewnym było, że takie działanie miało uniemożliwić ujawnienie zwłok. Szybko ustalono, że łańcuch jest specyficzny i bardzo charakterystyczny. Służył do spinania ładunków na wozach konnych. Nie mając żadnych dodatkowych informacji, śledczy postanowili wrócić nad staw. Pomyślano, że być może na jego dnie znajdą się przedmioty, które pomogą w ustaleniu tożsamości ofiary.
Być może są tam też pozostałe części ciała. Płetwonurkowie dokładnie przeczesali dno stawu, ale poza stertą śmieci niczego nie znaleziono. Przez kilka kolejnych tygodni policja próbowała ustalić dane denatki. Sprawdzono wszystkie zaginięcia młodych kobiet na terenie całej Polski. Niestety do dziś nie wiadomo, kim była. Przyjęto nawet hipotezę, że ofiarą nie była Polka. To wyjaśniałoby fakt, dlaczego nikt nie zgłosił jej zaginięcia. To było jedno z wielu pytań, jakie stawiali śledczy. Inne znaki zapytania dotyczyły sprawcy. Miejsce, w którym ukryto ciało, było trudno dostępne. Nie jest to też miejsce znajdujące się blisko drogi. Sprawca musiał zatem znać ten teren. Dojazd samochodem w okolice porzucenia zwłok był niemożliwy. Ktoś musiał zanieść je i zatopić. Sprawa została jednak umorzona, a wśród mieszkańców krąży plotka, że była to kolejna ofiara nieuchwytnego wampira z Kaszub. Policja również nigdy nie zdementowała tej plotki, która wśród tamtejszej społeczności wciąż jest żywa. Ale czy za każdą z tych zbrodni stoi ta sama osoba? Czy wampir z Kaszub to tylko legenda? Czy na wolności pozostaje nieuchwytny zwyrodnialec? Być może trafił do więzienia za inne przestępstwo, dlatego morderstwa ustały. A może wyjechał za granicę i tam kontynuuje przestępcze dzieło? Póki co na te pytania odpowiedzi nie znamy. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że warto było przypomnieć sobie te sprawy, które 2 lata temu przedstawiałem już na kanale kryminalnym. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i zapraszam na kolejny podcast we wtorek, 2 dnia świąt o godzinie 20. Do usłyszenia.